Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście, no, po dwumiesięcznej przerwie. Mam nadzieję, że dzisiaj opublikuję ten materiał właśnie z tej gry, bo innych gier na razie nie mam. Na nowym komputerze, na nowej jednostce. Pojeździmy sobie dzisiaj oczywiście na mapie Mario Map. Jest to oczywiście bardzo duża, rozbudowana, bardzo duża rozbudowana mapa, która aż obejmuje Brazylię, Argentynę, co jeszcze tu obejmuje, oczywiście Boliwię, Peru, Kubę, Ekwador, oczywiście trochę Kanady, ale to tak no, średniawo powiedziałbym, bo Hawaje chyba tu nie ma, może są Hawaje, tylko to jakoś tak dziwnie jest porobione, powiem wam. No nic, co jeszcze miałem wam tu powiedzieć, mi się wydaje, że tutaj jest chyba jakoś tak inaczej tu porobione, ale albo i nie, w sumie dobrze jest, okej. Dobra, sobie pojedziemy, coś takiego, żeby krótsze było, co nie, bo dłuższych nie będę brał, ale widzę, nie ma żadnych takich, no, krótszych, przepraszam, chciałem powiedzieć. A może to bym pojechał, o, na ten, na Tajwan chyba, jak się nie mylę. Co ja tu chcę wam powiedzieć, myślałem, że w tym tygodniu zacznę, no właśnie te serie, które no nie wznowiłem, ale chyba niestety trzeba będzie trochę poczekać. Mam nadzieję, że jakoś poczekacie jeszcze. O, wybaczcie za to. Mam nadzieję, że grę dobrze będzie słychać i mnie to na pewno dobrze będzie słychać, ale grę to nie wiem czy będzie, ale zobaczymy. I tak to jest. Oj. Powróciłem właśnie do nagrywania. Powiem wam, trochę brakowało mi tego, ale no, stęskniłem się, co nie? Oj. I tak to jest. Właśnie tutaj jestem w trakcie pobierania GTA 5 na platformie Epic Games. I mam nadzieję, że w tym tygodniu chyba nic nie wpadnie, tylko ten materiał jeden. Oczywiście dzisiaj, dnia 19 października wpadnie on oczywiście na kanał. Bo będzie brak czasu i zobaczymy jak to jeszcze no wypadnie, co nie. Na razie tu nie chcę nic mówić, na razie brak czasu mam. No tutaj w poniedziałek oczywiście znalazłem chwilę. Oj. Kurde, na klawiaturze trochę, tak powiem, już się odzwyczaiłem, a tak to grałem, żeby nie oszukać, jakieś... Oj, czekajcie, za daleko. O, ja chyba tędy nie jechałem. Nie, jechałem już, dobra. Już zapomniałem, którędy jechałem, a którędy nie. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć tutaj? A właśnie, wczoraj jeszcze, czyli dnia 18 października, wykupiłem sobie za 4 zł, wiecie, ten Game Pass do Microsoft Store. I tak mam zamiar właśnie jeszcze, jak pamiętacie, zacząłem dawno wieki temu grę, pod tytułem Opcja Izolacja, i właśnie tam ta gra występuje. Też mam, no chcę, zamiar mam ją skończyć, ten horror, no horror można tak powiedzieć, bo ja pamiętam, miałem problemy jakieś tam, kurczę, z przejściem i wiecie, troszeczkę to się kurde, czego mnie robicie w bambuko, cholery jedne, zatrzymałbyś się, dziękuję. I
I właśnie chcę ją właśnie kontynuować, ale z pierwszego rzędu będzie GTA 5, bo mi się pobiera właśnie, tam już mało co zostało. Do Mass Effecta spokojnie poczekałem, myślałem, że w tym roku ukończę, no ale niestety nie. W kolejnym, jeżeli zdrówko będzie, bo wiecie jaka tam sytuacja teraz jest, no nie wiadomo czy wierzyć to czy nie, nie wiem. Sami wiecie, możecie odpowiedzieć. Ja tam nie powiem, bo ja w ogóle na tym ja się nie... Kiedyś powiem wam nad tym tak... Znaczy teraz to tak na tym już tak nie wierzę, co... Znaczy na początku może wierzyłem, może nie. A teraz to już nie wiadomo, kurde, jak to w ogóle wierzyć czy nie wierzyć. Bo... Wiecie jak to jest teraz, kurde. Każdy w masce chodzi, na przykład no, taki prezes, już nie będę mówił jakiej partii, no ale co zrobić, on to może, a na przykład taki zwykły Kowalski to zaraz by dostał mandata i tak by było, i tak by się skończyło chodzenie. Albo na przykład kiedyś było, jak pamiętacie, z tym cmentarzem pozamykane, no pozamykane były te... zaraz, gdzie ja miałem jechać? Kurde, bo już zapomniałem, widzicie? I tak to ten... Mam nadzieję, że będzie te z dźwiękiem u mnie, znaczy u mnie, no... A, do Iraklio nawet najpierw, dobrze. Dobra, już się robi, panie kapitanie. Już poczekajcie na mnie jeszcze, bo ja nie będę was gonił, kurde, morzem. Znaczy promem. Dobra, dalej, następnie chyba do Aleksandrii, jak się nie mylę. Trochę tu promów będzie, co nie? Do Aleksandrii, z Aleksandrii aż do... gdzie? O kurde, do... Tajn... Co kurde, Tajna? Co to jest? To chyba są Chiny, albo... Albo coś, nie wiem. No nic, dobra. Trochę szybciej się ładuje, bo to jest dysk SSD, mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych problemów podczas nagrywania. Właśnie znajomy jeszcze ma mój dysk, chcę właśnie jeszcze poprzenosić dane właśnie, dlatego czekam, jeszcze tak powiem wam. Między innymi na zapisy bardzo stare, na przykład. Oj, dzisiaj, oj. Źle. Źle zrobiłem. Oj. Bo zamiast jeszcze do promu się tepnąć, do kolejnego, czyli do tego Tajnianu, jak się nie mylę, to kurde już pojechałem, na pewno bym daleko pojechał. Dobra. Dobra, i teraz tak, do... gdzie mam... kurde. Tutaj? Tak, tutaj, do An... a, Anping. O kurde, daleko, 200 miałem, żeby nie zapomnieć, co nie? Na pewno GTA 5 będę kontynuował, ale nie w tym tygodniu. Dopiero może w kolejnym, jak mi się to pobierze. Ale przede wszystkim muszę mieć najpierw ten dysk, żeby sobie te dane mieć, na przykład między innymi do Eurotracka i do, oczywiście, do Eurotracka i do Amerykana. Do tych wszystkich map, wiecie, między innymi Coast to Coast, nie Coast, wiecie. Zaraz, jak tu się jedzie, kurde, żeby to nie... Bo to jest chyba Chiny, czyli po tej stronie. Dobra. Tak, bo po Chinach tu się jeździ, żeby się nie pomylić. A tu nagle, kurde, bot jedzie z naprzeciwka. Też była fajna, kiedyś pamiętam, już nie pamiętam, czy testowałem, czy nie. Ale była taka mapka, o kurde, żebym się rozpędził, bo tu właśnie jest taka prędkość, że raz, dwa, co nie idzie to wszystko. A, nie po tej stronie, co? O cholera, dobra. Nikt nie widział. Kurde, po tej stronie się jedzie, naprawdę? Ja cały czas myślałem, że po lewej? Czy tak jak na przykład w Anglii, czy tam w Irlandii? Kurde. A może to w Australii się jeździ po, też po... zaraz, po prawej czy po lewej? Po lewej. Tak, po lewej. Dziwne. Czyż nie? Ale fajne to, kurde, fajne są te chińskie takie, no wiecie. Obrazy, nie obrazy, tu na przykład na tym rondzie. Ty, zajebaliście, podoba mnie się. Tylko ja na tej mapie też za dużo nie zagram, bo to, wiecie, jak, żeby...
Żeby całą mapę zwiedzić, to trzeba wieczność. Wieczność trzeba spędzić nad, no oczywiście, Eurotrackiem. Oczywiście mam tu jeszcze program właśnie GeForce, który działa właśnie o dziwo bez zarzutów. To też właśnie będzie dobry plus, bo będą mniejsze, wiecie, mniejszy plik do przesłania i mi się to bardzo podoba właśnie. Oczywiście lagów nie ma przy tym nagrywaniu, oczywiście tych gier. Co jeszcze chciałem tu wam powiedzieć, żeby tu nie zapomnieć jeszcze. Tak jak wspomniałem, te GTA 5. Co jeszcze tam było? Oczywiście ten obcy, ale tego obcego to ja chyba może zacznę po GTA dopiero, wiecie. Żeby nie mieć dużo serii, wiecie, na głowie, co nie? Bo to później taki jest męcznik w głowie, że się zapomina. I tak powiem wam, że przez te dwa miesiące, które szybko zleciało od no, awarii komputera, już nie pamiętam, co ja w Mass Effect'cie robiłem. Ale spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że przejdę to do tego momentu jakoś, wolnej chwili. No w GTA, wiecie, też muszę co nie przejść, ale tam trochę szybciej to mi zajmie, wiecie. Szybciej mnie to zajmie niż w Mass Effect'cie, bo w Mass Effect'cie to trzeba, wiecie, pilnować, żeby mnie nie zabili za pierwszym razem, co nie. Ale może będę miał ten zapis, to wiecie, zapisem będzie szybciej i będzie git. Co jeszcze chciałem tu powiedzieć, kurczę. Na razie chyba wszystko. Dobrze, jedziemy sobie do tego miasta Chai West. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Wow, pozostało 208 godzin jeszcze. Kurde, to sporo. Tak to jest, powiem wam, moi drodzy. A, jeszcze tak wspomnę o tym wirusie. No nie wiadomo, czy to jest prawda, czy wierzyć, czy nie wierzyć. Ja tak, no, średnio wierzę w to. No ale znowu, wiecie, te maski, one nie leczą te, na przykład jak są zdrowe osoby. Powinni nosić je te chore. Tak jak na przykład tutaj. Ja widziałem tu kilka już razy na tym, na Facebooku, tam, wiecie, takie zdjęcia. No ja nie wiem, po co to, kurde, ludzi, no, wiecie, jak tu się mówi, żeby nosiły to. A dlatego, że się skończyły pieniążki i dlatego mi się wydaje, mandaty lecą na tym, każą teraz nosić, bo się pieniążki skończyły, ale wiecie, zwykły Kowalski musi zapindzielać nie wiadomo ile, te podatki płacić, tu i tak, kurde, powiem, ten Sejm, czy tam, znaczy nie Sejm, tylko no ci ludzie, no z Pałacu Prezydenckiego, czy jak tam, jak zwał, tak zwał, to nie wiem. Zobaczę, która to godzina jest. 8, dobra. Kurde, z czego rozłączono mnie tu? No nie wiem. Ale może pójdzie trasa, nie Traxbooka. I tak to jest, powiem wam. Ten odcinek nie będzie krótki, nie. Znaczy krótki będzie, przepraszam, chciałem wam powiedzieć. I tak to wygląda, powiem wam. A na przykład, no, u mnie w województwie lubelskim trochę wykryto tych, no, przypadków, co nie. No trochę sporo ich jest. Między innymi w tych domach, no wiecie, w tych DPS-ach tak zwanych. Czyli w tych... Dobra, ja tu z wami już się żegnam i tu...